Ruszył tegoroczny nabór do służby w szeregach suwalskiej policji. Formacja kusi kandydatów ofertę stabilnego zatrudnienia, obiecuje wynagrodzenie od 3600 do niespełna 4000 zł, ale dopiero po ukończeniu podstawowego szkolenia i wskazuje również na prawa emerytalne po 25 latach służby. Każdy, kto chce rozpocząć policyjną karierę, musi jednak spełnić szereg wymagań. Kandydaci muszą między innymi legitymować się polskim obywatelstwem, nieposzlakowaną opinią, niekaralnością i pełnią praw publicznych. By nałożyć mundur policyjny, trzeba Mieć co najmniej średnie wykształcenie, posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne. Pełen opis procedury kwalifikacyjnej oraz wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć na internetowej stronie suwalskiej jednostki. Tam również można zapoznać się z terminarzem kolejnych przyjęć do służby, jakie obowiązują w tym roku na terenie województwa podlaskiego.